Servus! Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś szybki przepis na zupę pomidorową we włoskim stylu. W poprzednim odcinku mogłeś zobaczyć, jak przygotować rolatki schabowe na dwa sposoby. Właśnie ze schabu przygotujemy dziś zupę pomidorową. Ze schabu lepszą część wykorzystałem do rolatek, natomiast resztki, które zostały, wykorzystałem do przygotowania zupy pomidorowej. Gotowałem wywar przez 1 godzinę z następujących składników. 300 g schabu wieprzowego, 50 g suszonych pomidorów, 1 łyżka suszonej bazylii, 3 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, 1 łyżka soli, 2 litry wody oraz 1 woreczek ryżu. Po godzinie gotowania wszystko przecedziłem przez durszlak. Do wywaru dodałem 200 g koncentratu pomidorowego, ugotowany ryż oraz pokrojone drobno kawałki schabu. Zagotowałem i gotowe. Wyszło kapitalnie. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam Cię do obejrzenia przepisu na rolatki schabowe na dwa sposoby oraz do obejrzenia innych moich filmów dostępnych na kanale Krychu Gotuje. Do następnego gotowania.